21 marca w Zespole Szkół nr 1 w Przysusze odbyła się uroczystość wręczenia stypendii starosty przysuskiego dla najzdolniejszej młodzieży. Na samym początku pani dyrektor Dorota Skalińska powitała zaproszonych gości oraz rodziców, którzy przybyli na tą wyjątkową uroczystość. Następnie głos zabrał senator Stanisław Karczewski, który przyjechał wręczyć nagrody w 12. edycji konkursu historycznego Żołnierze Wyklęci – Walka o pamięć i cześć. Tuż po senatorze głos zabrał wicestarosta Marek Kilianek, który pogratulował wszystkim laureatom i wraz z panią kierownik Wydziału Edukacji Luizą Kozłowską oraz panią dyrektor wręczyli stypendia i dyplomy uczniom i rodzicom. Tuż po części oficjalnej przyszedł czas na ucztę duchową przygotowaną przez uczniów tutejszego liceum. Zapraszamy! Serdecznie zapraszam do wysłuchania programu artystycznego o charakterze wokalno-instrumentalnym w wykonaniu naszych uczniów. Na scenie wystąpią Laura Widos z klasy 3 A, wokal i skrzypce, Hanna Stępień z klasy 3 B, wokal oraz Marcin Włodarczyk z klasy 3 B, gitara. Artyści jako pierwszy zareprezentują utwór pod tytułem Biały Krzyż z repertuaru zespołu Czerwone Gitary. Równym rytmem młodych serc, niespokojne dni. Repertuaru Sana i Igora Herbuta. Cały stres sobie weź dosyć.
Ponad mar.
sen, jak świat, choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Dziwne jest jak sen na sen, jak świat. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat, choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Dziwny jest jak sen na sen.